Dawaj, Michael, edytuj. Lecimy. Dobra, o, teraz idzie. Jedziesz. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu Plac Zabaw. Jest dzisiaj ze mną Michael YouTube, siemaneczko Michael. Siemano, witam bardzo serdecznie. I dzisiaj razem z Michaelem postaramy się sprawdzić, czy da się zniszczyć tą kostkę oraz jak mocno ona może nas zranić. Jak się do niej strzeli, to ona prawdopodobnie odda z taką samą mocą. Ups. Teraz zapraszam wszystkich do stawienia łapeczki w górę i zaczynamy. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra, Michael, jestem po Ciebie. Wskakuj. Zdążyłeś się zrespić. No. Czekaj, weźmiemy sobie jeszcze jednego kodropa. I na samym początku... Wow, 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 wow. Wiemy, że kostka dobrze zna prawa fizyki. Jeżeli ciało A działa na ciało B, to ciało B działa na ciało A. Jak walniesz barana w ścianę, tak samo mocno ci odda. Okej, okay. Słuchajcie, moi drodzy. O, albo mi się wydaje, albo ta kostka faktycznie mocniej uderza. Ty, fajne to. Fajne. Teraz na nitro, sprawdźmy. Ops. Nie pykło, jeszcze raz. Nitro Oxide System i... Aha, no dobra. Odbija nas. Odbija nas. Zobaczmy na samej górze. Jeszcze wiesz, po niej nie stąpałem. Aha. Działa jak bounce pad. No, poczucie. Zobacz, tańczymy nawet, skacząc. Najsik. Możemy na nim postawić podłogę? Nie. Niestety nie. Możemy. Cyk. A, chyba że w ten sposób, no dobra. On ma tego. Trzy kratki na trzy, tak? Jest szeroki. Dobra. Wiesz co, jestem mega ciekaw, czy damy radę go zabudować całego, nie? No, no, no. I czy on będzie też atakował przez nasze ściany? Czy też będzie musiał po prostu... Chyba je rozwali, wiesz? Właśnie rozwalić pierw ścianę, a dopiero... Aha, tutaj krzywo stanęła kostka, więc... No ale ogólnie z niektórych stron, no nawet... W miarę jakoś tam równo stoi, nie? No, no. Widzisz, ona nie jest jakaś taka też wymierzona dobrze chyba. Dobra. Powinna... To zobaczmy, czy ona bije pierwszą napotkaną osobę? O, tu walnęło. Ciebie walnęło, nie? Znaczy chciało we mnie walnąć, o. Aha, no, dobra. Czyli jesteśmy bezpieczni, jeżeli kostka jest zabudowana. O, we mnie walnęło. Dobra, no to ja mam pomysł taki. Dawaj, jedziemy wózkiem i postaramy się, nie wiem, zeskoczyć na nią z samej góry. Dobra. Zbudujemy taki... No czekaj, bo tam było zabudowane i tutaj zabudowane, czekaj. Dobra. Ja to zniszczę. Tylko tutaj trzeba byłoby, nie wiem, to zniszczyć? Czy co? O, ej, lol. Nie działa? Czemu... Właśnie. Czemu to tak się... Trzeba na nią zeskoczyć? U góry może nie działa. Ach. Again. To co, Michael, budujemy rampę najwyżej jak się da i postaramy się zeskoczyć na tego cuba. Dobra, dobra. Ty, ale czekaj, bo zobaczysz tej odległości na początku, czy coś w ogóle wjechać na to? No, wiedź, wiedź. Ło, o, jak to wysoko wyrzuca. Już idę zobaczyć. Zabiłeś się? No i prawie. Ale aha, zjechałeś z tej rampy na środek, tak? Znaczy zrobiłem tylko jedne schody tak jakby, wiesz, i skończyłem, bo tu musi być odbicie, bo tak jak wjedziesz, to jumpa ci nie zrobi. Tak jakbyś był, wiesz, na... Dobra, czaję bazę. Musimy tak najechać wystaje, na metalowe. Ty, trzeba było go zniszczyć, czekaj, czekaj, może to zniszczyć, czy nie, czy spadniemy. Nie, nie, tu zedytujemy po prostu. Mówisz? Pewnie. Tylko czy zdążysz wskoczyć? Dasz radę zedytować i wskoczyć? Dobry, jesteś te gierki, więc dawaj. Rada. No to jedziemy. Uwaga, dobra. Próba numer jeden. No, dobra, chyba nie zdążyłeś. Dobra, lecę. Ale nie trafisz, pan, widzisz? Nie trafisz. Mówiłem? No! Lecimy po kolejne auto i wjeżdżamy na górę i próbujemy po raz drugi. To co, Michaelo, może pierw wózkiem sklepowym, co? We dwóch. Tak, czekaj, trzeba chyba tam zniszczyć te dwie kratki, nie? Podtrzymują tam, podtrzymuje coś tam na dole. Czekaj. Powinny podtrzymywać tam na dole. Trafimy, mówię ci.
tutaj stanąć i wtedy spadniemy. No to wiesz, możemy ogólnie siedzieć w wózku i zedytować po prostu. Uwaga, próba. Aha, dobra. Mnie zabiło, ale wiesz, wiem, że trafimy idealnie. Hi, my name is Christian Farrell and welcome to Jackass. Edytuj. 3, 2, 1, go! Spadłem! Ej, co jest? Lol. Co jest? Jaka głupota, z czemu tak się stało? Nie wiem. Trzeba było chyba normalnie wziąć, zjechać. Byłoby najprościej. Dobra, to co, próbujemy jeszcze raz, tylko że teraz wózeczkiem, co? Meleksem. Ja wiesz co najlepsze, że jak spadałem za wózkiem, to mogłem wskoczyć do niego znów. No to trzeba było wskoczyć. Czekaj, weź na razie tak, najedź jakoś. Wow, 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 wow. Okej, okay. Moi drodzy, próba numer 3. Dawaj, Michael, edytuj. Lecimy. Dobra, o, teraz idzie. Kurde. No, i to ja rozumiem. Kombo. Ajajaj, ale było 302 tysiące. Było fajnie, tylko że gdybyśmy na koła wylądowali. Dobra, wskakuj, zapraszam. Trzeba nakierować dobrze, nie? Tak jest, teraz będzie chyba okej, co? Okej. Hi, my name is Christian Farrell and welcome to Jackass. Ogień! Dobra, teraz idzie! Teraz jest dobrze! Uwaga! Woo! Aha. Ale lipa! Nie no, kurczę, tak być nie powinno. Dobra, przetestowaliśmy dwa wózki. Wiemy, że wózek sklepowy nie amortyzuje upadku, ale za to wózek golfowy, czytaj Melex, jak najbardziej. Okej, okay, teraz z Michaelem sobie sprawdzimy, czy można postawić na tego cuba pułapkę. No, niestety nie można. Nie można. A panel skokowy, czekaj. Zabudować nie? Go. Czekaj, zaczynamy ścianę. Trzeba jakoś. Aha, dobra. Lol. Trzeba podłogę, wiesz, bo inaczej to nie da rady. Postawmy kumplu tak. Ścianę. Na to impuls. I zróbmy tak. Wiemy, że ściana jest bardzo agresywna, jak się ją atakuje. I zobaczmy tak, czy jest jakaś różnica, czy atakujemy bronią, która ma na przykład ataku 26 obrażeń, czy na przykład jeżeli zaatakujemy ze snajperki, która wali po 150, czyli z tej nowej, czy jest zasadnicza różnica, z jaką siłą nas po prostu odrzuci. Aha, lol, nie trafiło? Nie, rozwaliło ścianę. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Bo chciałem zrobić coś takiego. Strzelamy. Ło kur... Ej. Trafiła mnie, czy nie? Trafiła chyba. No raz tak. To czekaj, Michael, weź się odbij od panelu. Ja strzelę w nią i ona powinni cię laserem poradzić. Ło... Dobre! Dobre! To dobre! Jeszcze raz. Nigdy nie zadaje. Ej, tylko dawaj to zrobimy teraz z tej strony, wiesz? Z tej strony. Człowieku. Teraz cię powinno wysadzić bardzo daleko. Dobra. Jedziesz. O nie. Nie, to musimy nagrać. Nagrywaj to, nie? No jest nagrywane, nie? Cały czas. Ja pierdziele. Dobra, teraz ja spróbuję. Czy to można z maksymalną tą? No teraz to ci zada damage. Tak, teraz mi zadało damage. Dobra, 3, 4. Ach, spoko, tylko za szybko wskoczyłem, jeszcze raz. To, teraz... to dalej skoczy, nie? Tak, no, takie można zrobić zawody. Ja pierdzielę, dobra, to jest fajna zabawa. Dobra, tak można. Strzelaj już. Dobra. Ach, znowu za szybko. Nie, poleciałeś nawet. Znowu za szybko troszeczkę. Zobaczymy, jak teraz daleko mnie bywali. Nie powietrze pewnie, ale dobra. Dobra. To może od góry trzeba by nią strzelać, czy nie? Nie, nie, strzelaj normalnie, ona chyba atakuje tą osobę, która jest najbliżej. Dobra, to ja się oddalę. Uwaga. Dobra. Dawaj. Dawaj, kostka! Co jest? Nie widziałam je. Jeszcze raz, ładuj. O! Teraz ładnie! Teraz to ma sens, ale ty... Dobre, to nawet nie zabija. To jest spoko. Bo impulsywny się odbija. To jest, kurczę, spoko. Takiego... Nie widziałem.
Nie, no to jest kozacki pomysł. Teraz musimy zobaczyć, jak daleko możemy się odsunąć, żeby ta kostka nas nie zaatakowała. Zrobimy jakiś rekord w powietrze, nie? Jak to, to może tak wypierdzielić. O! Daleko! Ma moc! Słuchaj, mordeczko, wiesz co? Weź postaw od tego... A na samej górze i zacząć strzelać do niej? Wiesz co zrobimy teraz? Jak dobrze wiemy, ja już wiele broni, zasięg broni testowałem, to zróbmy teraz tak. Jedna kratka ma 5 metrów. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50. Sprawdźmy, czy kostka bije na 50 metrów. Tak! Bije. Okej. Okay. Przedłużmy teraz naszą rampę o kolejne 10 metrów. Dawaj, Michael, bo nie mam trochę hapsów. Zobaczmy tak. Aha! Dobra, 55 metrów bije. Wali w podłogę, wiesz? No wiem, wiem. Dobra, zrobimy teraz tak. Jeżeli wali w podłogę... Dobra, damy jeszcze radę coś przetestować. Sprawdźmy tak. Czyli, że wyżej chodzi, tak? Teraz może? Tak! O! Działa! Czyli chodzi o wysokość. Działa! Okej, okay. Doszliśmy do wniosku razem wspólnie z Michaelem, że kostka po prostu ma zasięg 55 metrów. Teraz sprawdźmy sobie, Michael. Czy jeżeli kostka nas atakuje... Patrz, gdzie jestem! O kurczę! Stary, wrzucił mnie, patrz tego, zatrzymam. Dobra. Ty, jak się schowamy za coś i kostka do nas ładuje, to normalnie to dematerializuje. Jeszcze raz. Kostka się nie zdenerwowała niestety. Ja pierdzielę, to przez pół mapy można przelecieć. O stary! Od skrzydła przynajmniej lecę. Leć, leć, leć. Słuchaj, Michael. Każdy wie dobrze, że z kill-offa na przykład z rzutu nie da się rozwalić, co nie? No nie. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz, czy kostka ma cela. Ja ją atakuję i się chowam za konar. Czy... Aha! O, rozwaliłem, strzeliło. O kurde. Schowaj się, Michael. Dobra, trafia. Jak najbardziej trafia. Sprawdźmy, czy kostka jest w stanie rozwalić zrzut. Dobra. Jeszcze raz. Co? LOL! Co jest? Widziałeś to? Co jest? To tak jak z automatem identycznie. O kurcze! Tego to się, powiem ci, nie spodziewałem. Ja też nie. Woo! O kurde. Nice. Czekaj. O, teraz ładnie, teraz ładnie, teraz ładnie. Jak powiedziałeś, że to dawaj, 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 dawaj. O kur. No teraz jakoś nie zamortyzowało upadku. A jakby te odbijacze wyżej zbudować? Troszeczkę nad kostką i strzelić w nią i się wybudować? Jakby wyrzuciła jeszcze bardziej wyżej, nie? Spróbujmy, spróbujmy. Nie powiem, że nie. Dobra, Michael, jestem nad tobą. Czy rozwali tą platformę, czy nie? Woo! Nice. Udało się. Rozdupiłem. Dobra. Dobra, masz ten odbijacz, bo ja nie mam tego. Weź tutaj postaw. No. Niestety nie mam. Gdzie jest? Chyba odbijacz został, wiesz co? Już po niego lecę. No to niezły lot. Tak, mam już odbijacza. A o kurde, patrz, gdzie jestem, Wajfar. Nie widzę. Poza mapą. Wow! Aż tam? No. To nice. Dobra. Mnie to wyrzuca na maksa, nie? A ty skąd zeskakiwałeś? No ja tutaj gdzieś, o tutaj gdzie ty, no. Ja spróbuję teraz stąd. No, teraz ładnie. Ho, ho, jak ty wysoko jesteś. O! Teraz poszło! Ale cię wygrzmociło, ja cię kręcę. Dawaj. Jakby mi tak jetpacka jeszcze. No, to chłopie, poza granicę horyzontu. Dobra, dawaj szybko na górę tutaj zbuduj to. Idę.
Ta strefa coś nas tutaj oszukuje. W sumie tak. Dobra. No, czy się skumulowała energia? No tak ci powiem. I teraz! BOOM! Prawie, że wyszło. Zabiło mnie. Ty, przysłupa się! Farel! No! Cube! Cube! Woo! Ej, przesunęliśmy kostkę, yeah! Udało się! Nice! Jednak C4 zadziałało. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Wbijajcie również na kanał Michaela, on również nagrywa Fortnite. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Dziękuję, Michael, za pomoc w nagraniu tego odcinka. Jak widzicie, udało nam się jednak przestawić tą kostkę. Trzymajcie się, yo!